kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Cześć, tu Jarosław. Kochani, ostatnio nie wyszło, Sławomir nie dał rady ukrócić mi o głowę, ale ja i tak będę straszyć dzisiaj o legendach i duchach. Kochani, chciałem, nie wyszło. Zaczynamy. Przepiękny widok się stąd rozciąga. No stąd można było zobaczyć kiedyś zamek w Ostrężniku, a jak wyjdziemy wyżej na wieżę mieszkalną, to stamtąd można było zobaczyć już ruiny zamku w Ogrodzieńcu, bo wiem, z Krakowa aż do Częstowy, czy właściwie do Krzepic, można było sobie dawać sygnały dymne z zamku do zamku. Czy w Paryżu, czy w Grajewie, na terenie gminy Ełk, czy w Australii pośród koralowych raf, w Acapulco albo w Turku, tam gdzie produkują ser, nawet w Tatrach, gdy nad Czarny pójdziesz staw. Tam, gdzie zawsze świeci słońce i tam, gdzie przeważa mgła, krótko mówiąc, nawet obojętnie gdzie. Są zjawiska fantastyczne, słów brak, by opisać je, bo tak piękne, że nam błogo robi się. To kobiety, to kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. Dzięk i urok osobisty, świeże, czyste, piękna woń, posiadaczki najpiękniejszych w świecie nóg. Tam, gdzie wklęsłe my wypukli i na odwrót czasem też, to ostatnie to po prostu czysty cud. Piękne oczy, co potrafią całkowicie zmiękczyć cię, i piwnego brzucha absolutny brak. Pytasz mnie, o kogo chodzi, czy to bajka, czy to fakt. W odpowiedzi ja po prostu powiem tak. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. Niekiedy brak. Gdzie jesteśmy teraz? No witam na zamku Bobolice. Wreszcie dotarliśmy do zamku. I tak się zastanawiam, bo już jest wszystko przygotowane. Czy Sławomir ubierze dzisiaj zbroję? Z przyjemnością. Dawniej w takiej zbroi tylko można było na ten zamek wchodzić, bo jak król przyjeżdżał na zamek, to rycerze musieli z prawej i z lewej strony jemu asystować. Ja chcę to zobaczyć. Jedziesz. Proszę bardzo. A to mogę to ubrać, tak? Dlaczego nie? Przynajmniej to. A wszystko zresztą możemy ubrać. Weźmy, niech chodzi po całości. Jak już, to po całości. No pewnie. No jest dobrze. Jest dobrze, ale dobra. Tak, żebyś ciężar poczuł. No żeby ciężar poczuł, to, tak, to musimy chyba... Jeszcze. Mam żonę przecież. Musimy chyba całość wypróbować. Ja prawda? Bardzo bym chciała to zobaczyć. To pójdziemy na górę, gdzie jest więcej takich zbroi. Dobrze. I zobaczymy, która się Sławomirowi najlepiej spodoba. Tak, jeżeli chodzi o ciężary, to jakby Kajra tutaj już tę lukę wypełniła. Jeszcze nie wie, jaki ciężar może go naprawdę spotkać. Jak
złoty deszcz, jak wyśnione sny. Zesłał cię dobry los w me zwyczajne dni. I przyszłaś tu, prosto z marzeń przyszłaś i znów jesteś i wierzyć chcę, że nie zbłądził los, gdy przysłał cię bardzo w to. Wierzyć chcę, że nie zbłądził los. Jak trafić błąd, życie targa mnie. Czasem da szczęścia łyk, częściej kart mój gniew. Choć nie wiem, czy jutro przyjdzie dobre czy złe. Jedno wiem, jedno znam, źle nie może być, gdy ciebie mam, jesteś i wierzyć chcę, żyć chcę, że nie zbłądził los, gdy przysłał cię. Jedno wiem, jedno wiem, jedno znam, źle nie może być, gdy ciebie mam, jesteś i wierzyć chcę, żyć chcę, że nie zbłądził los. Jedno wiem już, pewność już mam, że los nie zbłądził, o nie. Jesteś i wierzyć chcę, że nie zbłądził los, gdy przysłał cię. Jedno wiem, jedno znam, źle nie może być, gdy ciebie mam. Jesteś i wierzyć chcę, że nie zbłądził los, gdy przysłał cię. Jedno wiem, źle nie może być, gdy ciebie mam, jesteś i wierzyć chcę, że nie zbłądził los, gdy przysłał cię. I co? Powiem tak. Czy tu jest to pomieszczenie dla teściowych? Niekoniecznie dla teściowych. Dla zięcia. Ale to tutaj, w lochu, skazańcy, a lub ci, którzy sprzeciwiali się królowi, bądź też kasztelanowi na zamku, dożywali swojego żywota. I w takiej ciasnej kliteczce. Bez światła. No bez kameralnie, światła. Kameralnie, prawda. Są problemy dookoła. Gdy zawołasz, taka siła w sobie my. Wczoraj wojna, dzisiaj kryzys. Na ekranie strach i krew. Więc by łatwiej było przeżyć, niech obroną będzie śpiew. Twoje oczy mówią wszystko, uśmiech twój to dla mnie tlen. Bo
gdy jesteś bardzo blisko. Wiem, że dobry będzie dzień. Twoje oczy mówią wszystko, uśmiech twój to dla mnie tlen. Bo gdy jesteś bardzo blisko, wiem, że dobry będzie dzień. To recepta na przetrwanie, na udany dalszy ciąg. Śpiew unosi też przesłanie i dla serca, i dla rąk. Słońca promyk ranek zbudzi, odnajdziemy miejsce swe. Pobiegniemy znów do ludzi, by zaśpiewać o tym, że twoje oczy mówią wszystko, uśmiech twój to dla mnie tlen. Bo gdy jesteś bardzo blisko, wiem, że dobry będzie dzień. Twoje oczy mówią wszystko, uśmiech twój to dla mnie tlen. Bo gdy jesteś bardzo blisko, wiem, że dobry będzie dzień. Bo gdy jesteś bardzo blisko, wiem, że dobry będzie dzień. Bo gdy jesteś bardzo blisko, wiem, że dobry będzie dzień. Kuchnia zamkowa zamku Bobolice, wydrążona w litej skale. I tak jak w opisie zamku z XVII wieku, po lewej okno, otwór wysokości mężczyzny, wielkie chłopy wtedy też bywały, a po prawej przyzba. I tam siedział kucharz na tej przyzbie, wyglądał sobie przez lufcik i patrzył, kto przez most do zamku wjeżdża. Wtedy zawsze miał trochę czasu, żeby dolać wody do zupy, żeby dla wszystkich starczyło. Zamek już w XV wieku, a właściwie pod koniec XV wieku, był bardzo nowoczesnym zamkiem, ponieważ miał windę. Otóż tutaj, w tym miejscu, mniej więcej za tymi drzwiami była winda i stąd takim systemem flaszencugów można było transportować jedzenie z kuchni na wyższe kondygnacje. I że sobie to faktycznie wymyślili i tak robili? No, tam, prawda, biesiadowano i po schodach nosić to być może było za ciężkie. By się chciało. W związku z czym kucharz mógł transportować to wszystko na górę. Potrzeba. A my chodźmy teraz po schodach, bo windy nie ma. Dobrze. Okay. Trzeba nas. Serce jest jak skała, winną już ruszyłaś drogę. Szybko o mnie zapomniałaś, ja zapomnieć wciąż nie mogę. Szybko o mnie zapomniałaś, ja
zaśpiewać wciąż nie mogę. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Wielki ogień płonie wciąż w sercu my. Śnię o tobie, nie chcę zbudzić się. Przecież tylko w snach jesteś blisko mnie. Już rozumiem, że cię więcej nie zobaczę. Lecz pogodzić się nie umiem z tym, że tak niewiele znaczę. Lecz pogodzić się nie umiem z tym, że tak niewiele znaczę. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Wielki ogień płonie wciąż w sercu my. Śnię o tobie, nie chcę zbudzić się. Przecież tylko w snach jesteś blisko mnie. Trzymać cię za rękę, chciałbym usta twe całować. Smutną śpiewam dziś piosenkę i próbuję żyć od nowa. Smutną śpiewam dziś piosenkę i próbuję żyć od nowa. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Wielki ogień płonie wciąż w sercu my. Śnię o tobie, nie chcę zbudzić się. Przecież tylko w snach jesteś blisko mnie. Śnię o tobie najpiękniejsze sny. Koncerty Teresy Werner. 4 października, Koło. Miejski Dom Kultury. 5 października, Łódź. Sala Widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 6 października, Sieradz. Sieradzkie Centrum Kultury. 10 października, Ostrów Wielkopolski. Kino Komeda. 11 października Leszno, Miejski Ośrodek Kultury. 12 października Grudziądz, Centrum Kultury Teatr. 13 października Inowrocław, Kujawskie Centrum Kultury. No tutaj też nie pójdziemy. No szkoda to akurat. Szkoda, ale to jest to sławne wejście do tego tunelu łączącego obydwa zamki. Naprawdę? Tak. Tunel pomiędzy zamkiem Mirów i zamkiem Bobolice. No i tam można wejść, tylko trzeba zaklęcie znać. Jak to się mówi? Zamiotusz jeszcze? Czy... Ja pamiętam z Seksmisji było takie zaklęcie, ale może go tutaj w programie nie... Śmiało. Nie, może nie. Co mówisz, śmiało. Jakie to było? No było, było. Tak. Mów. Może nie, może... To może Kajra. K***a mać! Jak fajnie! No ładna historia.
Kajra, jestem po prostu w kompletnym szoku. Jednak jesteśmy Polakami, dobra. Nie, błagam, nie, bo ja się boję, że może ci się coś stać. Ale ja chętnie te skarby zobaczę. Nie, słuchaj, to z tymi skarbami to musimy to zrobić dopiero jak się ściemni. Okej, okay, no dobrze. Dobrze? Mówi zostań, rozum pyta po co. Od myślenia boli głowa, trudno zasnąć nocą. Och miłości, ty z rozsądkiem kłótni nie zaczynaj. Nie zadawaj pytań, więcej nie obwiniaj. Nie zadawaj pytań, więcej nie obwiniaj. Długie noce, dzień po rosie, serce kocha. Czasem z bólu bezsilności płacze szlocha. Z niepewności promień słońca dusza mknie. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. O nie, o nie, o nie. Nie naruszy szczęścia duszy żadna łza. O nie, o nie, o nie. Nie ugasi żaru. Szczęśliwych nie wykreślą nowe dni. O nie, o nie, o nie. Smak miłości to zawsze ty. Raz na wozie, raz pod wozem, tak już w życiu bywa. Czasem droga wyboista, nieraz kręta krzywa. Ty miłości pozwól sercu dalej decydować. A z rozsądkiem zacznij szczęścia świat budować. A z rozsądkiem zacznij szczęścia świat budować. Długie noce, dzień po rosie, serce kocha. Czasem z bólu bezsilności płacze szlocha. Z niepewności promień słońca dusza mknie. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. O nie, o nie, o nie. Nie naruszy szczęścia duszy żadna łza. O nie, o nie, o nie. Nie ugasi żaru dnia, który trwa. O nie, o nie, o nie. Dni szczęśliwych nie wykreślą nowe dni. O nie, o nie, o nie. Smak miłości to zawsze ty. Szczęście duszy żadną za. O nie, o nie, o nie. Nie ugasi żaru dnia, który trwa. O nie, o nie, o nie. Dni szczęśliwych nie wykreślą nowe dni. O nie, o nie, o nie. Smak miłości to zawsze ty. Ciekawostka. Duża, no. Wyobraźcie sobie, że jak zaczęliśmy rewitalizację zamku, to dostaliśmy prezent. Otóż pewnego dnia przyjechał tutaj chłop z sąsiedniej wsi i przywiózł nam furmankę kamienia. I powiedział, że w 1944 roku, jak Ruscy szli na Berlin, to spalili wieś i dom jego dziadka. Jego ojciec zbudował nowy dom. I żeby ten dom zbudować, to przyjechał sobie na zamek i wziął sobie trochę kamienia, żeby tą chałupę zbudować. Zbudował i na, prawda, zwieńczeniu wejścia do chałupy wmurował ten kamień i wyrył 1944. Teraz temu jego synowi się poszczęściło, wybudował sobie piękny dom, zupełnie nowe obejście, zburzył tamtą starą chałupę, a nam przywiózł kamień, żeby zwrócić z powrotem na zamek. Piękna historia. I te kamienie dzisiaj są w tym zamku wmurowane tak, jak były kiedyś. Piękna historia.
Teresa, ty działasz na wszystkie zmysły swoich fanów, a teraz doszedł do tego zapach, nuta miłości od Teresy Werner. Możecie poczuć to, co ja teraz. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. A dzisiaj śląska karuzela gości na zamku Bobolice. Będą ciekawostki. Będzie naprawdę super. Ja poczułam się jak królewna. No bardzo przestrzennie tu na tym zamkowym tarasie, muszę przyznać. Wszystko widać dookoła. No, widać zamek Mirów. Pięknie. Gdybyśmy weszli jeszcze wyżej, to byłoby widać tam zamek Ogrodzieniec, a za tą górą, górą Bukowiec, gdyby stał dzisiaj, bo są tylko ruiny zamku Ostrężnik, to byśmy widzieli wieżę zamku Ostrężnik. Czyli faktycznie był kontakt wzrokowy. Był kontakt i można było z Krakowa do Krzepic za Częstochową przesyłać sygnały świetne i to już w średnim wieczu. Proszę zauważyć, w XIV wieku to jest taki pierwszy polski telegraf. Ale świetlne, dymne? Pewnie świetne, pewne dymne, w ciągu dnia pewnie dym, w ciągu nocy pewnie pochodniami. A jak król miał dobrą żonę, to i dźwiękowe. No tak, to i kasztelanki na zamkach też musiały mieć donośny głos. Nie pamiętam prawie, widzę tylko jak sam mgłą. Wiem, że był majowy, ciepły dzień. W tłumie ludzi gdzieś zobaczyłem twoją twarz. Pomyślałem, że to tak nie skończy się. Od dotyku twoich rąk nie radzę sobie już. Różne myśli w głowie plączą się. Najnormalniej w świecie zakochałem w tobie się. Już przede mną nigdzie nie ukryjesz się. To ty, to ty, to ty. Moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty. Chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty. W twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie. Już bez ciebie nie chcę żyć. To ty, to ty, to ty. Moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty. Chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty. W twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie. Już bez ciebie nie chcę żyć. Na gitarze ci grał i co mógłbym tylko tobie dał. Chciałbym cię rozpieszczać, byś księżniczką czuła się. Czego pragniesz, tylko przy mnie możesz mieć. Od dotyku twoich rąk nie radzę sobie już. Różne myśli w głowie plączą się. Najnormalniej w świecie zakochałem w tobie się. Już przede mną nigdzie nie ukryjesz się. To ty, to ty, to ty. Moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty. Chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty. W twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie. Już bez ciebie nie chcę żyć. To ty, to ty, to ty. Moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty. Chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty. W twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie. Już bez ciebie nie chcę żyć. Rozpaliłaś miłość we mnie. Już bez ciebie nie chcę żyć. Od 1350 do 1352 był budowany. Dzisiaj mamy 2019 rok. Ile razy przez ten czas był zdobywany, burzony i budowany? O Boże! Był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany,
uszkadzany, odbudowywany, znów dobudowywany, przebudowywany. To jest pasmo ciągłych zmian na zamku. Ale to za każdym razem, kiedy się zmieniał właściciel? Niekoniecznie, ale największą taką szkodę zamkowi wyrządzili Szwedzi, którzy odstępując od Jasnej Góry, ciągnąc na południe Polski, tą słynną kolubryną raz wystrzelili z traktu królewskiego łączącego zamek Mirów z zamkiem Bobolice i uszkodzili całą zachodnią ścianę zamku. Od tego czasu zamek tak naprawdę popadał w ruinę. Był używany wtedy jeszcze jako magazyn, jako spichlerz na zboże, ale już czasy swojej świetności miał tak naprawdę za sobą. Opowiem o Francesco, chłopcu, który mieszkał w mieście niedaleko stąd. Czarne oczy miał Francesco, czarne włosy, pogodną zawsze twarz i dla każdego zawsze miał uśmiechów sto. Uśmiechów sto. Do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz i gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Każdy w mieście znał Francesco, chłopca, który serca wzruszał i otwierał je. Taki właśnie był Francesco. Kochał ludzi, kochał życie, kochał świat i nie narzekał, ale cieszył się z każdego dnia. Z każdego dnia. Niebo do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz i gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz i gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Chciałem zapytać w ramach reparacji wojennych, czy IKEA coś się tutaj dorzuciła? To jest dobry pomysł, to jest dobra myśl, Sławomir. Może pod ten dzisiaj ten temat jest modny, więc może trzeba byłoby go podjąć.
gdy miłość odnajduje swoje serce i zamieszka w najgorętszym miejscu jego. Oczy błyszczą jak brylanty najpiękniejsze, usta pragną pocałunku gorącego. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Próbuję zasnąć, ja w płomieniach namiętności się ogrzewam. W twych ramionach żadna iskra nie chce zgasnąć. Gdy całujesz, to unoszę się do nieba. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całuj. Oczu rozkwitamy, promień słońca w szczere złoto nas ubiera. Pije nektar pocałunków uzbierany, całuj jeszcze, niechaj mocy swej nabiera. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całuj. Koncerty Teresy Werner. 4 października, Koło, Miejski Dom Kultury. 5 października, Łódź, Sala Widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 6 października, Sieradz, Sieradzkie Centrum Kultury. 10 października, Ostrów Wielkopolski, Kino Komeda. 11 października Leszno, Miejski Ośrodek Kultury. 12 października Grudziądz, Centrum Kultury Teatr. 13 października Inowrocław, Kujawskie Centrum Kultury. Izba to jest izba, a komnata to jest izba z kominem. Od komina nazwana kaminata, czyli później po polsku komnata, a więc izba z kominem to jest po prostu komnata. I dzisiaj jesteśmy w tej komnacie, komnacie myśliwskiej, bo tutaj jak przyjeżdżał król na zamek, to najpierw tutaj zdejmował wierzchnie odzienie po to, żeby później swoimi rycerzami pójść do sali rycerskiej. Zagrzane przynajmniej, ciepło. Komnata myśliwska dlatego, że wisiały tutaj trofea, na które król ze swoimi giermkami polował, ze swoimi rycerzami polował. A jak już przybyli do sali rycerskiej, to wtedy król zasiadał tutaj na górze stołu. Po prawej i po lewej stronie siedzieli jego rycerze, a giermkowie na tych ławach
pod ścianą usługiwali im do wieczerzy. Czy zdarzyło się, że na przykład posadził pan sobie tutaj usiadł, a przyszły zięć na przykład na taboreciku takim? Nie, to na ławie. To na ławie. I króla na zamek wnoszono bardzo często, bo po podróży, prawda, jak konno tyle godzin musiał jechać, był dość zmęczony i jego wasale, żeby okazać mu szacunek, wnosili go, prawda, na ramionach do komnaty rycerskiej. Już jak go tak wytelepało, to chociaż tutaj tak delikatnie. No tutaj mógł się, prawda, posilić, pojeść, popić, ale jak mu się zachciało, i pokażę wam, gdzie jest to miejsce, to już wtedy go nie noszono. Stąd miejsce, gdzie król... wzięło się miejsce i nazwa miejsce, gdzie król chodził piechotą. I zobaczcie. No nie, że tak blisko? No tak. I nawet można zobaczyć, że to działa. Czyli można skorzystać. Serio? Słuchajcie, przepraszam bardzo, ale nie odmówię sobie tej przyjemności, a wy posłuchajcie dobrej muzyki. Cały świat, jeszcze tyle spraw przed tobą, a jednak sił już brak. Wszystko idzie bardzo powoli, a czas tak szybko mknie. Już cię cała głowa boli, nic nie udaje się. Chciałbyś uciec, lecz nie ma sensu, bo jesteś już na dnie. Masz poczucie, że stoisz w miejscu, lecz nie przejmuj się. Się z tego śmiej. Wiatr przegna chmury, przyjdzie nowy dzień. Przebiegł drogę, to przecież wróży źle. Znów ci ktoś podstawił nogę, nikt nie oszczędza cię. Czasem myślisz, że już wystarczy, że więcej nie masz sił. Jak zagrają ciągle, tańczysz, może już koniec z tym. Świat oszalał, to jego sprawa, ty otrzy z oczu łzę. Życie przecież to też zabawa, więc nie przejmuj się. Głowa do góry, ty się z tego śmiej. Wiatr przegna chmury, przyjdzie nowy dzień. Głowa do góry, ty się z tego śmiej.
Kochani, 25 kilo prawdziwy. Zobaczymy, czy utrzymam. No, ale to musisz machać. Cały czas machać. I niech trzyma. Kochani, to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Widzimy się za tydzień też na zamku w Bobolicach, bo nam ciągle mało i trochę historii różnych usłyszymy. Sławomir, trzymaj, bo ci tak ręka zaczyna się już trząść, wiesz, trochę? Dobrze, kończ to, no. I tak, i było nam bardzo miło, że dzisiaj tutaj gościliśmy i że zobaczyliśmy takie piękne miejsca wspaniałe i że za tydzień je znowu zobaczymy. I będą znów tajemnice. Tak, i legendy będą. Tak. Do zobaczenia, tak. Kochani, pa, pa!